Wydawnictwo Skrzat przedstawia Paweł Berensewicz, Pan Mamutko i Zwierzęta Czyta Filip Kosior Nagranie Pika Wojskom Wiesz co? Coś bym przekąsił Powiedział Bazylii do swego serdecznego druha Dionizego A wiesz, że ja też? Odparł Dionizy, któremu zawsze, kiedy był głodny, wszystko się rymowało I To jak? Zamawiamy coś do domu, czy wyskoczymy do miasta? Spytał Bazzyli. Do miasta i basta! odparł Dionizy i powstał problem wyboru lokalu. W okolicy, w której mieszkali, aż roiło się od restauracji, barów, kafejek i pubów, to też decyzja naprawdę nie należała do łatwych. Bazzyli najchętniej jadał u Nowaka, ale zaczął się właśnie sezon letnich urlopów i Nowak zrobił sobie wakacje. Przez chwilę przerzucali się nazwami miejscowych punktów gastronomicznych, aż wreszcie Dionizzy, któremu już coraz bardziej wszystko się rymowało, nie wytrzymał i oświadczył. — Powiem krótko — Mamutko! Bar Mamutko był niewielkim, ale dość modnym lokalem, bardzo dogodnie położonym w bezpośredniej bliskości pięknego, gęstego lasu i rozkosznej, nieco podmokłej łąki, wiosną aż żółtej od kaczeńców. Wśród miejscowego towarzystwa znane było powiedzenie — na szyjkę i leć do mamutko. Można tam było dobrze zjeść, a przemiła obsługa robiła wszystko, żeby gościom umilić posiłki. Sam pan mamutko, podając jedzenie, nierzadko śpiewał biesiadnikom wesołe piosenki w rodzaju. Zuziu, dziewczynę, urocze auć, dla cie słodki krwi łódcze Dobrze, niech będzie mamutko, zgodził się bazzyli i obaj przyjaciele. Jak na skrzydłach pomknęli do wspomnianego lokalu Że Państwu miłego odsłuchu i serdecznie polecam książkę Pawła Berensewicza, Pan Mamutko i zwierzęta. Myślę, że i dzieciaki, i dorośli dobrze się będą bawili. Filip Kosior